co jest? No tak mi przekazali, no ja nie wiem o co chodzi. Co tu chodzicie? No halo. No bitko! Co ty? Co ty? Kurde! Co ty tam robisz? Biznes plan rozpisz, nie musisz ludzie jak kiedy wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Oczy trzymacie za plecami, chcecie widzieć strumie. Dlatego sen o tak okrutny. Zdjął mi się pierdolony koszmar. Te czarne sny. Lecący samolot, nagrywa się. Siema, jestem Marek. Czaisz, że olejnik ma dziewczynę? Co? Wiesz, który to olejnik? Co? Ten przygłup. Olejnik? Służący, no. To olejnik nie jest gejem? No właśnie, dziwi mnie to. Ja myślałem, że on jest gejem. No ja też myślałem całe życie, znaczy od kiedy go poznałem, myślałem, że on jest gejem. To i to podobno było udowodnione. To jakim cudem on ma dziewczynę? Nie wiem, ale zobacz co kupiłem. Klej. A po co ci klej? No olej gej, liże klej. Dobra, nieważne, taki rekwizyt po prostu. W każdym razie powiedzmy sobie łowcy hrabąszczy na ścianę prestiżu. Gratuluję unikalnego niku. Ty, a może on jest biseksualny? Za chwilę o tym pogadamy. A jeżeli ty chcesz znaleźć się na ścianie prestiżu, to kliknij na sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole oraz dowolnie skomentuj dowolny film. Tyle wystarczy, żeby znaleźć się na ścianie prestiżu. Już w następnym odcinku. Co mówiłeś? Że może on jest biseksualny w sensie. Też jest taka opcja. I tą opcję najbardziej bierzemy pod uwagę. Wątpię, że jest heteroseksualny. No ja też szczerze, to w tym momencie mnie zdziwiłeś. Ja jak usłyszałem, że on ma dziewczynę od miesiąca. Ale nie przysięgam. To nigdy nie przeżyłem naprawdę takiego szoku. Ale przysięgam ci, że jak mi powiedziałeś o tym, to mnie zamurowało. Dobra, ale pomijając kwestię jego orientacji seksualnej. Która dziewczyna chciałaby olejnika? Nie mam pojęcia. Ale to jest porąbana sytuacja, dlatego to nagrywam. No to jest ten chore. Ten film będzie hitem internetu. No to jest chore, nie? Ale że olejnik ma dziewczynę, to wow. Dlatego mówię, że to będzie po prostu hit. Ludzie nie będą wiedzieli, co się dzieje. W każdym razie. Gdzie ty idziesz? Ty mendo! Co jest? No co ty odwalasz? Co się co ty dzieje? Zrobiłeś? No tu już jednego przygotowałem. Debilu! Widzisz te co są tam z tyłu? To właśnie on miał być tak samo przycięty. Jak a ty go ugaliłeś. No to zacząłem przycinać. No co za debil się. No człowieku no. Krzaczka zniszczyłeś. Jeszcze dałeś mi jakieś nożyczki zamiast sekatora, no ja nie wiem. No dobra, tnij to dalej. Tak? No chyba ci pogrzało, zniszczy kolejne, Marek. No to trawę. Co za debil. No oszalałeś? No tnij trawę. No to weź sobie kosiarkę i sobie skoś. Nie kosiarką, ma być idealnie no. Przycięte. Dobra. Czego chcesz w końcu? No i chyba czego ty chcesz? No. Zniesz tą trawę? No nie znę tej trawy. Dobra, zniesz tą trawę czy nie? No nie znę. Dobra, tej trawy, walić nie się. Rozumiesz? Masz dziewczynę? Mam dziewczynę. Fajna? Ale co cię to w ogóle interesuje? Fajna? No fajna, no. Ale co cię to interesuje? Dała ci już, czy jeszcze nie? Ale co cię to interesuje, człowieku? No bo pytam się, bo muszę wiedzieć, tak? Ale weź się nie interesuj takimi rzeczami, ty. No masz dziewczynę czy nie, no? No mam dziewczynę, powiedziałem, że mam. Fajna? Tak? No fajna, tak? Zdradzasz ją? Nie zdradzam. Czemu? Bo, a po co mam zdradzać? To dzisiaj pierwszy raz ją zdradzisz. Chcesz mieć dwie dziewczyny? Nie są potrzebne dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny. Ale po co mi dwie dziewczyny? Człowieku, mam jedną. Chcesz mieć dwie? Ale po co mi? Laska to petarda. Ale po co mi? Bo dobra, powiedz mu wprost, Marek. Olejnik ma dziewczynę, no. Olejnik ma dziewczynę? Tak. A on jest gejem? No jest gejem. Albo jest biseksualny. Biseksualny. Nie wiem, właśnie zastanawiamy się. Ja całe życie myślałem, że on jest gejem. No, a w ogóle jaka dziewczyna by chciała z nim być? No, to też jest dobre pytanie. Dobra, wiesz co? On mnie tak denerwuje, że pojedziemy, ja mu po prostu ją odbiję. Serio? No tak. Ze służącym rozumiemy się bez słów. Odbiję ale aż się tak? I ją przelecisz, no tak? Nie, 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 nie przelecę jej. Po prostu jak ją odbiję. No boże, jak. No człowieku, to pewnie jakiś paszczur. Daj. Gdzie tam dziewczyna to petarda, sprawdzałem no tak. Ją przed chwilą. No na pewno. Szczególnie, że jest z olejnikiem. Okej, okay, czyli odbijesz ją, tak? No tak. Ale to będzie ty. Dym. A może ona jest taka sama jak on, tylko fejmsy. Nie wiem, dobra, nieważne. Wiesz, że będzie dym dzisiaj? No wiem. Cholera. Oj, gruba dobra, akcja się szykuje. Gdzie chcesz się z nimi spotkać w ogóle? Co? Właśnie myślałem nad tym, żeby się spotkać z nimi w Empiku. Ale po co znowu w Empiku? No bo muszę sprawdzić, jak wygląda sytuacja z płytami. No i przy okazji umówimy się z nimi tam. No kot znowu myszu polował. Nieważne. Dobra, dobra, lecimy? Ja piszę do olejnika, żeby podleciał do MPK i jedziemy do nich, okej? Okej, masakra. Chodź, chodź! Ale po co tam mam iść? No spójrz na siebie. Jak elegancko. Elegancko. No, co ci przeszkadza? Właśnie elegancko, na służącego. A ty idziesz dziewczynę podrywać, kobietę. Ale człowieku, jaką kobietę? Jak ona pewnie wygląda? Daj spokój. A co jeżeli olejnik dzisiaj ubrał się lepiej od ciebie? To myślisz, że kogo wybierze? Olejnik. A czy ty masz więcej on się lepiej ode mnie. On się lepiej ode mnie ubrał. Ciężka sytuacja, ale dla bezpieczeństwa lepiej cię ubrać, żebyś no nie wyglądał jak bez nas. No dobra, daj mi to inną kurteczkę. Chodź. Kurteczkę. Dobra, nie, całego cię ubierzemy. Chodź, moje rzeczy wejdziesz. Jak twoje rzeczy? No a czy, co, jakie? No nie, nowe idziemy kupić, okay. No chyba cię pogrzało. Chcesz wydawać na niego pieniądze? W życiu. Ten debil kupował do teledysku. Te wszystkie ubrania markowe. Ja to miałem raz ubrane. Louis, Srui, Vuitton, Gucci. To chodź, ubierzemy cię. Jak medal wygląda? Kurwa, czuję się jak medal.
O, człowieku, co to jest? O co tu w tym chodzi wszystkim? No to są jego ubrania. To są drogie rzeczy. Człowieku, to jest no z 3 razy przynajmniej na mnie za duże. To jest oversize, Błażej. Oversize? Wiesz co to jest oversize? Weź, to się do niczego nie nadaje, człowieku. Nie, po prostu źle to sfitowałeś. Ale ta niunia jest twoja teraz. Ale, no nie, no to jest... Gucci, Versace. Mi się wydaje, że raczej pomyślisz, że jestem Menelem. No, nie, ale w sumie się tak ubrał, nie? Jak Menel. No. Co z tego, że masz drogie rzeczy, jak ty nie umiesz tego fitować? Chłopie, mam wyrąbane, to co to jest w ogóle, no? Elegancko wyglądasz. Dobra, w takim razie. Idziemy do Olejnika, ja już się z nim umówiłem w Empiku. Tam gdzie było najwięcej płyt, tak? Żeby były. Jak się czujesz? No super, po prostu rewelacja, no. No to bardzo się cieszę. Ty weź na chwilę, muszę ci coś powiedzieć. Co? No i idź, ty. Idź dalej, tam na dole jest. Czaisz, że przez chwilą jakaś matka z dzieckiem była, nie? No. I on przechodzi, no. To dziecko, tak no. Do tej matki. Patrz, mamo, czemu ten pan wygląda jak Menel? Serio? No. No wygląda źle się ubrał, w cholerę, nie? Ja nie mogłem z tego tak. Znaczy, ja też mam spodnie do koloru, ale ja po prostu brałem, jak popadnie, nie? Co robisz, Marek? Co tak biegniesz? Co tak to biegnie? Jest? Nie wiem. Tutaj nie ma. Tak. Wyprzedało się wszystko. Skończyłeś się już? Nie ma. A gdzie jest Olejnik? Olejnik miał być w Empiku, tak? Nie ma, w tym Empiku wszystko poszło. Wszystko? Wszystko. Trzeba go znaleźć, nie? Kurde, ale no, trzeba tego zamawiać 3 razy więcej niż było na początku, co? Wydawało mi się, że mieli dostawę przed chwilą, jak to jest możliwe? Dostawa była wczoraj. No wczoraj, no to jak to jest możliwe, że nie ma płyt? O, Olejnik jest. Co jest? No dobrze, że jesteście. Siema. Co masz? Płyty, dawaj, zostaw tu. Dlaczego masz moje płyty? No bo tak, dobrze, że jesteście, bo była, że tutaj... No stój. Nie nagrywaj tego, nie możesz tego nagrywać teraz. Przestań. Ale o co chodzi? Pauzę rób. O co chodzi? No zrób pauzę. No już zrobił pauzę. Ale co ty chcesz zrobić? No co ty, czy jesteś normalny? Co ty chcesz zrobić? Ale on na tym zarobi. Dobra. Nie, miałeś tego nie nagrywać. Weź mnie to nie nagrywa, wyłącz na kamerę. Wyłącz to. No on na... No, weź, no ale... weź go, uspokój. Ty weź go, bo zaraz go wyjaśnię. Proszę cię, żeby... Ale to i tak nie dojdziesz się do sprzedaży, jak ukradniesz. Nie, ja nie ukradnę, to wyniesie. No, ale no, co by się zdarzyło, co się krasz moje płyty? No normalny jesteś? Nie nagrywaj tego, nie nagrywaj tego. Kup, 40 zł kosztuje, to tyle co nic. Nie, to dla Błażeja prezent. No, kup to, tak? Co za problem? Taki many, bo... Jak chcesz płytę, to se kup. Ale czemu chcesz tu ukraść? Nie chcę, kto? To i tak nie będzie się chciał do sprzedaży. Bo nie będą tego mieli na ewidencji, nie będą mieli tego na raporcie, dlatego no mi też nie doliczy. Musisz to kupić, jak chcesz, żeby się doliczyło. No jak nie masz pieniędzy, to kup jedną, a nie 4. Odłóż te płyty, Olejnik. Wiesz co ci powiem? Że chyba nawet na jedną nie ma. Idzie odłożyć wszystkie. To jest przykre, jak? Chyba chory jesteś. Tam na rap odłóż. Gdzie ta dziewczyna w ogóle jest? Nie, muszę się zaraz... No właśnie, gdzie ta dziewczyna jest? Marek. Na disco polo odłożyć? Na rap. Disco polo? Albo na dam mi w dupę, Olejnik. Dobra, nawet nie wiesz, gdzie jest disco polo. Muzyka dla dzieci, gdzie to jest? O, no to tutaj będzie idealnie. Pierwsza, Olejnik. Kamerz jest ta... No zaraz to przyniosę. Gdzie jest twoja laska? Odłóż to właściwie miejsce, bo po prostu wstyd. New Yorkerze, tak? No to chodź, panią. Olejnik, gdzie jest ta twoja dziewczyna? Tam stoi. No to miała być blondynka, no to jest brunetka. Kto ci mówił, że blondynka? A ty mówiłeś, idioto. Nie, to chyba sobie coś dopowiedziałeś, bo ja tak nie mówiłem. Siema. Cześć. To moje koledzy. Okej, Ola. Jesteśmy twoimi kolegami? Nie, nie jesteśmy jego kolegami i po prostu pracuje dla nas, tak? Nieważne, kochanie, zobacz. Ta koszulka mi się naprawdę podoba. Mogłeś mi ją pochnąć? Proszę, kupić. Ja nie mam hajsu. Jak nie masz hajsu? No nie. Nie, dobra. Marek mi nie płaci. Ale wstyd, weź się ją zostaw, człowieku, nie? A to dychę kosztuje. On tego dychę kosztuje, no o co ci chodzi? Dobra, Marek, nie kochasz mnie? Dobra, ja ci to kupię, dobra? Nie, no tak nie mogę. No nie, no ja ci to kupię, nie? Weź tego leszcza, człowieku, ty 10 zł nie ma co. Masz zapłać. Ja pierdzielę. Jeszcze no nie wiem, no. Dobra, wybierz sobie co chcesz, tak? Nie ma problemu, wszystko ci kupię, no co chcesz. Dobra, a ty weź ją zostaw, bo jej życie niszczysz. Naprawdę, jest żenująco, Olejnik, weź w ogóle. Aha. Tą też chcesz? No, tą też mogę. Raz się jeszcze? Zgadza? Nie no, pasuje chyba, jest okej. Okay. Dobra, idziemy. To lecimy stąd, tak. Olejnik, ty co ty sądzisz w ogóle? Że to jest jakaś chora akcja, ten brudas jakoś się próbuje przedstawić do mojej laski, ty. A masz zamiar coś z tym zrobić w ogóle? No wyzwolony, no nie wiem, no co mam zrobić, nic nie mogę zrobić. A kochasz ją? No tak, no. Czy ją kochasz? No to powinieneś o nią walczyć, no co a oni... A co ją zrobić? Mam kopa walnąć w sklepie, czy co? Czy no nie wiem, no to nie wiem, powinieneś się jakoś zaimponować, no człowiek, on ci laskę teraz odbija przy kasie. To co ją zrobić? No nie wiem, no pomyśl, Olejnik, pomyśl. Ja pierdzielę, weź, a ty mi pomożesz? No nie wiem, mi trochę ciebie szkoda jest, szczerze mówiąc. Dobra, idźmy, zobacz, co oni tam robią. Ty, co tu się dzieje, ty? Co ty robisz? Zostaw to! On miał coś, może kupić koszulkę, co? Nie stać się na nic, idź stąd. Widzisz Olejnik? Tu ma być. Widzisz Olejnik, gdzie będzie? Nie. Przykre jest to dla ciebie? To jest żenujący. Jak zawsze zresztą. Ty... Idziemy teraz na sprawę, co? Dobra, no idziemy, no co ty? Idź Olejnik, weź za to zapłać. Ale o co tu chodzi? Chodź. Ty.
olejnik, widziałeś to? Ale czego on się do niej aż tak przedstawił? O co tu chodzi? Dlaczego? Ty widziałeś, on ją ma za piersi, no człowieku w sklepie. Ale... O, za piersi on... wydaje mi się, że... Ej, wy to specjalnie wszystko zrobiliście. Jak specjalnie? To nie są przypadkiem przyjaciele, oni chyba razem do szkoły chodzili. Nie, mi się kojarzy, no że... jesteś jakiś tytuł wygadać. No bo ja tą dziewczynę kojarzę, właśnie, że z Błażejem do szkoły chodziła. Może rzeczywiście jestem jakiś jestem jakiś przewrażliwiony, no. No. Ale człowieku nią za cycki łapał. No nie, no właśnie nie mów takich rzeczy. Nie, no co ty, wydawało ci się. Wszystko jest okej. Okay. No nic, no. Nie wiem w zasadzie co dalej. Zobaczymy co będzie. Ty, gdzie jest moja dziewczyna? Skąd ja to mam wiedzieć? Nie pilnujesz swojej dziewczyny? No człowieku. Tu jeszcze ci lądzie. Dobra, daj mi te kluczyki od Jaguara. A po co ci kluczyki od Jaguara? Dobra, wiesz o co chodzi, daj mi. No człowieku, dasz mi te kluczyki czy co? Dawaj to. No. Weź te śmieci swoje, kurde. Dobra. To co? Lecimy zaraz, tak? Czemu oni w przodu idą sami? Nie wiem, olejnik, skąd mam wiedzieć? Kurde, nie widzieli się tyle lat, no to chyba muszą sobie pogadać. Ale ten właśnie i te totalnie wiesz, oni razem do podstawówki chodzili z 20 lat temu. Ale nie rozumiesz, oni razem do szkoły chodzili, dlatego gadają teraz. Pośledzony jesteś. Dobra, to wsiadajcie, co? No, uważaj. Co ty robisz w środku? Dostaw to. Ja mam nadzieję, że chciałeś się drzwi otworzyć, co? Dziewczyny siedzą z przodu, no kurde. No otwórz te drzwi. No otwórz drzwi i otwórz, oszalałeś? Kluczyki daj. Nie dam ci mojego auta. Jakiego twojego? Siadaj. Ty, no dawaj kluczyki. Dobra, spadaj. No ja poprowadzę, daj. Jesteś nienapalny? No oszalałeś. Dobra chłopaki, wsiadajcie. No ej, no to on robi. I co, będziecie siedzieć w przodu? O co chodzi, olejnik? Nie, tak dajesz tą pomiatać? Jak pomiatać? No człowieku, no z przodu sobie siadł z twoją laską. Wsiadaj, tak? Ja już wiem o co chodzi, ty też. Dobrze idzie, co? Co? Dobrze leci Błażej, co? Dobrze, no. Co ty Błażej za piosenki puściłeś? Ale co tu? Ty! Zostaw mnie, człowieku! Już tam nie są olejniku. Co? Jak nie jesteś? Dobra, co? Już nie jestem z tobą, nie widzisz? Ślepy jesteś. No bo siedzi z nim z przodu, no to idzie jeszcze z tyłu, tak? Bardzo mi się podoba. Widzisz? Marzyłam o takim. Ja na rower nie jesteś na prawo. No, widzisz? Sekreta jest, prawda? Ma... Nie, no i... A ty Błażej lata się Jaguarem za 300 koła, co? Ja zaraz tu ja wyciągam i go walę. Ej, olejnik. Może ty wysiądziesz, co? A może buta na łeb chcesz dostać? Możesz wysiąść, naprawdę. Dobra, jak... weź tego nie nagrywaj, powaliło ci. Ty, ale czujesz jak tu śmierdzi? No, z twojej mordy, ty on znowu tego kleju nie wciągał? Ty, no nie, teraz tu przegiąłeś, kurwo, jebana. A ty tego nie dodawaj nawet. Wyciągnąłem mu klej z kieszeni. Ci teraz. No nie, ty teraz przesadzaj. Ty co oni robią, stary? Czemu oni te rękę idą? Nie wiem, ja mnie zareagował jakoś, nie na twoim miejscu. Gdzie on nas wybiósł w ogóle? Śmieciu! Co ty robisz? O co ci chodzi? No co to ma być? Ej, to jest moja przyjaciółka, tak? Gdzieś tu kamerę macie jeszcze jedną? Nie, no to co wy robicie? Jaka przyjaciółka? No to jest moja przyjaciółka. Od kiedy przyjaciółkę się obejmuje i za rękę trzyma? Oni są jacyś chorzy, czy kto jest? Masz przyjaciół, nie ma, żeby też nie ma. Weź już idź do domu, tak? Cię nawet nie stać na to, żeby ją na spacer zabrać, człowieku. No, co ty robisz, ty? No, człowieku, bo cię zaraz nie dotykaj, mnie, bo mnie pobudzisz, tak? Jesteś jakiś brudasie pierdolny. Jeden. Co ty robisz w ogóle? No, z przyjaciółką się przytulam, co nie mogę? Przytulasz się? Ja widzę, jakie to jest przytulanie. Dobra, idź już do domu bez kitu, no człowieku, nikt cię tutaj nie chce. No co to ma być, no nie no, pozwolisz na takie coś? A co ja mam zrobić? Ty, oni no. Się z domu przytulają, no, widzisz to? Z domu się przytulają, patrz. No patrz, znowu się przytulają. No idź do niego. No weź, nie, no, ale stary, człowieku, sorry, zachowaj się jak facet, ale no. Co ja mam zrobić? Jak to nie ma sensu, zobacz to, no. No zachowaj się jak facet, człowieku. Ale co ja mam zrobić? Przecież go rozbiłem. Nie nagrywaj tego, tak? Przestań. Przestań to nagrywaj. No dobra, kogo to interesuje, nie nagrywaj tego. No interesuje to ludzi. Nikogo, nie nagrywaj tego. To nie jest interesujące nawet, no co cię bawi, kretynie? Nie, nie można zdjęcia, bo nagrywamy. Nagrywamy teraz, no za chwilę, nie przerywa się ludziom, tak? Za chwilę zrobimy. Jestem zdenerwowany, no jeszcze się wyzywam na lidę. Pa, znowu za rękę. Jezu ja przez cały internetem jesteś upokorzony przez służącego. Jesteś upokorzony, ty to rozumiesz? To nagrywać. Ale upokorzył cię, no zrób! Zachowaj się jak facet, człowieku! Zachowaj się jak facet. Olejnik, zachowaj się jak facet, no. Co mam zrobić? Ale zobacz, dziewczynki nawet z siebie mają bekę. Macie z niego bekę, nie? Tak. No i słyszysz? Patrz, o
odbił mu dziewczynę. Ej, to jest przygięcie. No człowieku, no idź człowieku i zachowaj się jak facet. No nie ma takiego... Zachowaj się jak ja facet. Nie będę go tu bił. Nie gościa. Będę go tu bił. Facet, jesteś czy kobieta? Ty jesteś jakiś chory? Już ta twoja mała dziewczyna się mniejsza od ciebie. Marek. My idziemy do restauracji, idziesz z nami? Ty dosujesz? Ciebie nie idziesz na restaurację. Nie, ej, ty jest przesada już, ty jest przesada już, bez kitu. Ty jest przesada już. Dobra, Marek, chodź. No i no, zachowaj się jak facet, człowieku. On nie jest k***a facetem. Proszę. Nie, no k***a. Ale ty nawet tam nie masz wstępu, człowieku. Bo ci karałę, proszę, ale. Ty sobie wyobrażasz w ogóle, mam twoją przekrywką tylko. Olejnik, przykro mi. Przykro, naprawdę, żałujesz? Dobra, dobra, chodźmy tam, gdzie oni są. Szkoda mi go trochę chodź jest, nie? Chwilę pogadać, chodź. Co? To chodź, tylko lenić. Poczekasz chwilę z nią? Chodź pogadać. Co? Myślisz, że dobrze? Że dobrze, że co? No, że już nie ma dziewczyny. Już nie będzie musiał się ukrywać. Co ty myślisz na ten temat? No, nie wiem, ale to jest... To co? Jest chore, nie? W sensie, szkoda mi go trochę jest, no to jest śmieszne. Ale nie, no właśnie mi też nie jest w ogóle go szkoda po prostu. No, co mam powiedzieć, człowieku? W ogóle ci go nie jest szkoda? No nie, dobrze, to jest śmieć. To co? Patrz teraz, patrz, gada. Teraz się będzie z nią kłócił, człowieku. Teraz będzie miał wyrzuty. Gdzieś? Tam że kupiłem tylko bluzkę za 10 zł, czaisz? A teraz ją jeszcze zabiorę do restauracji. A potem, no trudno, no. Ona będzie sama, on będzie sam. No i co ja mam zrobić? Olejnik chyba nie jest zły, także on chyba pójdzie z nami do tej restauracji. Czy nie. Idziesz do restauracji z nami? Nie będę za nie tak, pójdzie on i on jak pies przy nodze chodzi. Dobra, chodź. No, miską mu weźcie lampę. Chodź, targo. Pojedziemy do domu, co? Na kolejny nawet w domu nie ma. On nawet auta nie ma, on nie ma nic. Ja wiem, on jest taki. Ja mam wszystko, widzisz? Ej, gdzie? Autobusik jest, tak? No ty chyba chory jesteś. No nie! Człowieku, już spokój. To autobusik. Chłopaki, wsiadajcie. No. Nie, no niech jedzie z nami, bez przesady. Nie, ale Błażej ma trochę racji. Nie, tak, wy chyba chorzy jesteście. No. Bez przesady, człowieku, no kurde. Ty jazd, to, kurna, nie rozumiesz? Auto pobrudzi. Człowieku, teraz on z niego nie wysiądzie, no. Widzisz, co narobiłeś? Wysiadaj stąd. Torebką przez ciebie spada, podnoś to szybko. Olejnik, podnoś to! Podnoś to! Weź to, otwórz. Żenujący, naprawdę. Wyjazd stąd, człowieku! Wyjazd! Dobra, sam wysiadł. Ale nie, no bez przesady, no szkoda mi olejnika, no ludzie, jak wy się zachowujecie? Dobra, niech jedzie autobusem, tak? No ale to co, ma autobusem jechać? Dobra, ja jadę z nim, jak chcecie, to jedźcie. Jezu Chryste. Taksówką go weźmy. Chamstwo! No bez przesady, no to już jest chamstwo, nie? Dobra, taksówką pojedziemy, okej, okay, olej? My zostaliśmy. No wybaczę, że tak wyszło, ja nie wiem serio o co chodzi. Kochałeś ją? Co? No, kochałeś tę dziewczynę czy jak? Nie. Czemu płaczesz? Nie płaczę, weź ma to. No dobra, olejnik, chodź, zabierzemy cię, no. Ty zabijaj stąd w ogóle, dobra, ty jesteś frajerem. Dobra, taksówką pojedziemy, spokojnie. Frajer, koleżka. Spokojnie. Twój. Cały internet zobaczy, że jesteś frajerzyną. No nie za bardzo. Chcesz zobaczyć, że jesteś gejem. Ty jesteś gejem to jest i frajerem. Co? No, frajerze. Cały okleju, internet zobaczy. O okleju, to nie skończona pało. Skończona pało, cały internet zobaczy, że jesteś frajerem. Nie będę się zniżał do swojego poziomu, rozumiesz? Dobra, bo jesteś dnem. No ty jesteś dnem i to internet... Serio, nie ma co się przejmować. Nie ta, to następna. Dobra, poczekajmy na taksówkę i... Będzie dobrze, tak. No to jest tylko dziewczyna, ile... Nie, no jedziesz z nami, olej. Po co mam jeszcze z wami jechać z tym krytynem? Po co? No, żeby film nagrać, no olejni. Taksówką. No szkoda mi ciebie, nie? Wykończycie sobie z nim, ja jadę. Nie, no szkoda mi ciebie, dobra, dawaj, chodź. Nie, no po co będzie mnie denerwował jeszcze bardziej? Będzie dobrze, no kurde, no jak nie ta, no to następna. Nie, no ta chyba nie była po prostu właściwa. Ta jeszcze tam jest, nie. No to ją wyrzucę, no przecież no to teraz się załatają. Dobra, to wyrzucimy ją na chacie, chodź. Już olej. Odjechał, zobacz. Dobra, idziesz do góry, ten no. Sypialnik, tak? No dobra. Ja zaraz przyjdę tam, dobra? Okej. Okay. Dobra, ogólnie Mareczku, jest taka sprawa, nie? Że jej nie chcę, ona mi się nie podoba. Przestaniesz tak robić, czy co? Bo zaraz sobie stąd pójdę, bez kitu. Się tam będziesz zrobił. No dobra, Marek, przestań. Zdyktujesz warunki? Człowieku. Ty, ale bo zaraz olejnik przyjdzie. On płaci na taksówkę. To słuchaj, no to dawaj. Raz zrobimy tak, że ja pójdę, położę się do łóżka, ona sobie będzie koło mnie leżała, nie? A olejnik wpadnie, no i się zdenerwuje ty, trochę, nie? To, że ten, że niby weź się tam coś... Co... Nie. Zunboxingują siebie też troszeczkę. Nie, po prostu może... No mówię ci, zunboxinguj się. Nie, wezmę po prostu, żeby to realnie wyglądało. Położę się pod kołdrę, wezmę sobie tutaj koszuleczkę, ściągnę i to będzie realnie wyglądało, super. Że niby, wiesz... Ale to gacie, to spodnie też musisz ściągnąć. Nie. Spodnie. No kurde, no spodnie musisz w gaciach leżeć i w koszulce. Dlatego będzie zwała z tego, czaisz? On się zdenerwuje. Ode mnie, tak? No ja mówię ci, w gaciach i w koszulce. Czeku, ja nie chcę, nawet nie chcę. Żeby to było realne. Ja nie chcę w nią w gaciach nawet leżeć, kurde. Chcę zawieść wszystkich. Ale człowieku, rozumiesz to? Idź na górę, ja zaufam tobie. Gdzie oni są? A, na górze bawi się swoją dziewczyną, nie wiem o co chodzi. Coś się bawi? No mówił, że idzie na górę.
Gdzieś tam do nich? Chyba tam w tej sypialni większej. Nie, no nie gadaj. No bo tak mi przekazali, no ja nie wiem o co chodzi. Co tu wchodzicie? No halo. No blisko. Co kurde. Co ty tam robisz? No nagi jest, co to w ogóle ma być ty? Ja jestem nagi, ale mam zwolę z siebie, nie? Co to ma być? Dobra, wyjadę. Czego ty się śmiejesz, kretynie? Umiesz się. Co ty robisz, kretynie? Człowieku! Kretynie, co ty robisz? Ci mam? Nie. Kończ ten film, bo go kabinet tutaj. Spokojnie, dobra. Ale petarda, nie? Dobra, Mareczek, słuchaj. Co? Nie, jest to... Stąd... Idź stąd, idź. Jezu, prawie wirus. Kurde, ty z futryną zaraz wylecą. No, ja jestem zadowolony. No widzę. Wy możecie właśnie robić co chcecie, nie? Dobra, widzę tak właśnie, że jesteś zadowolony. A, no. No kurde, mówię ci, jak mnie tam na następną stronę. No co? O co chodzi? A, no co, miał być prank, tak? Ja jestem zadowolony. A to był zwykły ślad dlatego. No, nie ma co się przejmować. Życie. A no po prostu... Ale o co ci chodzi? Kifa masz i tak pewnie. Olejni! W końcu będziesz mógł się wziąć za chłopaków swoich ukochanych. Dobra, może już skończmy tą dyskusję. Dobra, wiecie co? Górę, nie, ja kończę tą parelacerkę, nie? Ja idę się przebrać w swoje ciuchy, osiągnąłem cel. Ale dalej pod olejnika, tak? Dobra, idę się przebrać w swoje ciuchy, no człowieku, zdać kurwa jakieś inne spodnie, bo to drogie. Weź. To na górze je zostawiłeś. A no tak, kurde. Dobra, ja idę się przebrać, koniec tej parelacerki.